Dariuszu, witam Państwa w programie Punkt Widzenia Telewizji Dami, a moim Państwa gościem jest Marta Michalska-Wilk. I teraz od początku. Przewodnicząca Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej i kandydatka Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Senatu. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Witam. Państwu. Dobrze powiedziałem, nic nie pominąłem. Zgadza się. Chyba, wszystko. Że jeszcze o jakiejś funkcji, nie wiem. Nie, wszystko się zgadza. Dobrze, od wtorku? Jako pierwsza osoba ubiegająca się o mandat w polskim parlamencie, przynajmniej w Radomiu, uzyskała poparcie innej partii. Tak? Zgadza się. Bardzo mnie to... Ktoś musiał być pierwszy. Cieszę się, że to jestem właśnie ja. Bardzo mnie to cieszy i z tego miejsca na pewno bardzo bym chciała podziękować wyborcom Lewicy za to poparcie. No bo wyjaśniamy naszym widzom, że poparcia udzielił Sojusz Lewicy Demokratycznej w Radomiu. Tak jest. Wiem, że w strukturach Sojuszu Lewicy Demokratycznej odbyły się wewnętrzne rozmowy i dyskusje na temat poparcia mojej osoby właśnie w wyborach do Senatu. Wiem także od przewodniczącego struktur, że ta decyzja była jednogłośna, więc dubeltowo jest to dla mnie bardzo ważne, że Sojusz Lewicy Demokratycznej radomskich struktur takiego poparcia mi udzielił. A dlaczego udzielił? Ano dlatego, że jest tak zwany pakt senacki. Tak jest, jest pakt senacki. Zaproponowany zresztą przez Lewicę. Dokładnie tak. Cieszę się, że także mogę być kandydatem w tych wyborach właśnie z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Każde jedno takie poparcie, każde jedno poparcie różnych środowisk w pewnym stopniu gdzieś mnie buduje, cieszy i nakręca do jeszcze bardziej intensywnej pracy w tych wyborach. I nie ukrywam, że bardzo się z tego cieszę i naprawdę tutaj duże ukłony dla struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jest pakt senacki i Lewica jest także w sojuszu, no to jest tak naprawdę Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, mówimy w tym momencie już o wyborach do Sejmu i Lewica idzie pod rękę między innymi z Wiosną Roberta Biedronia. No i tutaj chyba mamy mały zgrzyt. Dlaczego, panie redaktorze? No bo okazuje się, że chyba, bo nie wiemy na pewno, ale to tak na to wszystko wskazuje, że Patryk Wajdek, jedynka tej listy tutaj w Radomiu, w okręgu numer 17 chyba, był zaskoczony wygłoszeniem tego poparcia przez pana Ireneusza Sitarskiego. Tego nie wiem, więc ciężko mi się do tego odnieść. Nie pytałam o to. Jakoś w porannej rozmowie Radia Rekord Telewizji Dami ciężko mu było odpowiedzieć na to pytanie. Więc. Ja też o to Patryka Fajtka nie pytałam, czy uczestniczył w tych rozmowach, czy nie, więc nie mam wiedzy na ten temat. Chociaż myślę, mówi oficjalnie, że oczywiście udziela pani poparcia, więc może to, na wyrost nawet, tak więc się wyrazi. Do tego chciałam dojść, że dzisiaj także powiedział, że tego poparcia mi udziela i za to także bardzo dziękuję i się bardzo cieszę. I tak samo tutaj zwracając się do wyborców Lewicy, mam nadzieję, że będąc radną drugą kadencję w Radzie udowodni, że potrafię skutecznie zabiegać o sprawy, które dla naszego miasta są najważniejsze, dla miasta, ale także dla mieszkańców. I za ten kredyt zaufania dziękuję i zrobię wszystko, żeby absolutnie z tego się wywiązać, że jeżeli uda mi się ten mandat zdobyć, żeby także ci wyborcy Lewicy za 4 lata mogli powiedzieć, że ta decyzja, którą dzisiaj podjęli, była decyzją słuszną. Ale to co, Patryk Fajdek nie wierzył w panią do tej pory, skoro mówi, że może na wyrost udziela tego poparcia? Jest gdzieś jakieś ale? Ja o takim ale nie wiem. Rozmawiałam z Patrykiem Fajtkiem, także mu podziękowałam za to poparcie. Tak jak mówię, nie wiem, czy w strukturach Wiosny odbyły się takie wewnętrzne dyskusje na temat mojej osoby i mojego poparcia w tych wyborach. Wiem, że takie dyskusje odbyły się w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale także w dzisiejszym wywiadzie lider tej listy takiego poparcia mi udzielił, z czego się naprawdę bardzo cieszę, ponieważ każde takie jedno poparcie zbliża nas do tego, że te wybory 13 października dla mnie jako kandydata do Senatu mogą być wygrane. Poparcie udzielił, ale też zadał kilka pytań. Może powinniśmy to zrobić odwrotnie, no ale... Zadał kilka pytań, czy poprze pani między innymi leki za 5 zł, ten projekt, między innymi pakt dla kobiet, rozdział państwa od kościoła i tym podobne rzeczy. Generalnie tutaj chodzi o program lewicy
wyborach? Powiem tak, musimy na pewno szukać rzeczy, które nas łączą i styków wspólnych, a nie które nas dzielą. Typowo światopoglądowe sprawy myślę, że tutaj są rzeczą wtórną, ale absolutnie nie będę odbiegała od odpowiedzi na to pytanie i jak najbardziej podpiszę się pod tanimi lekami, jak najbardziej podpiszę się pod poszczególnymi postulatami, które są zawarte w pakcie dla kobiet, chociażby gwarancja wysokich standardów opieki okołoporodowej i dostęp do znieczulenia, chociażby postulat dotyczący miejsca w żłobku dla każdego dziecka, zrównanie płac kobiet i mężczyzn. To są rzeczy, które także są mi bliskie, zarówno jako samorządowcowi, politykowi, ale przede wszystkim jako kobiecie. Nie przeszkadza Pani to, że z jednej strony Patryk Wajdek mówi tak, udzielę poparcia Marcie Michalskiej-Wilk, nieważne czy na wyrost, czy nie, a z drugiej strony za chwilę zadaje Pani pytania. To tak jakby wyglądał, ok, udzielam poparcia, ale mówię od razu, sprawdzam. Uważam, że to powinno być może w odwrotnej kolejności, że najpierw może powinniśmy usiąść, może najpierw powinny paść te pytania, a później ewentualne poparcie. No ale stało się inaczej, więc ja się absolutnie nie będę uciekać od odpowiedzi na te pytania. Cieszy mnie to poparcie, bardzo za nie dziękuję. I tak jak powiedziałam, szukajmy rzeczy, które nas łączą. Natomiast pewne kwestie typowo światopoglądowe myślę, że są rzeczą wtórną i nie powinny w tej wspólnej drodze, w tej wspólnej pracy nam przeszkadzać. Łączy Państwa temat nowego podziału administracyjnego województwa mazowieckiego. Ten temat mocno w tej chwili wybrzmiewa w kampanii Prawa i Sprawiedliwości. Mocno, duży nacisk kładzie na to prezes partii Jarosław Kaczyński. Nowe województwo mazowieckie ze stolicą w Radomiu i Warszawa z gminami wokół. Powiem tak, Radom stolicą województwa to brzmi dumnie i jako radomianka, jako radna tego miasta nie mogę i nie chcę absolutnie powiedzieć inaczej. Martwi mnie kilka kwestii. Na północy naszego województwa, chociażby w Płocku, politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią o tym, że stolica będzie w Płocku. Na konwencji w Siedlcach... Przyznam się, że tego nie słyszałem, no ale... Na konwencji w Siedlcach pan prezes Jarosław Kaczyński ogłasza nowy podział administracyjny województwa, nie wiem, czy sugerując, że stolicą mogą być Siedlce. U nas lokalni politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że to będzie Radom. No, może po Warszawie, największe miasto na Mazowszu, 14 w Polsce. Kilka faktów. W ostatniej perspektywie regionalnego programu operacyjnego, to są lata 2007-2014, na ziemię radomską trafiło ponad 1 mld zł. Kiedy do Płocka, na ziemię płocką, trafiło 680 milionów złotych. I to są twarde fakty, które absolutnie można sprawdzić. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji negocjacji nowego budżetu na nową perspektywę, gdzie mamy statystyczne wydzielenie Warszawy. Wyobraźmy sobie, że za rok, za dwa powstaje nowe województwo. Budżet województwa mazowieckiego w chwili obecnej to jest ponad 3 miliardy złotych, z czego Warszawa do tego budżetu z CIT-u i z PIT-u to jest 87% całego budżetu. Jeżeli teraz dokonujemy podziału administracyjnego, bardzo prosto jest to podzielić, że to nowe województwo budżet miałoby na poziomie 13% tamtego, czyli to jest 500 milionów złotych. I szanowni Państwo, dla porównania, drogi wojewódzkie, które mielibyśmy w tym województwie nowo utworzonym, utrzymanie tych dróg i remonty to jest koszt 480 milionów złotych. I ja dzisiaj do polityków Prawa i Sprawiedliwości chcę powiedzieć, sprawdzam. Ustawa na stół, która gwarantuje nam po pierwsze, że Radom będzie stolicą tego województwa. Po drugie, jaki będziemy mieć budżet tego województwa. Bo jeżeli mamy być najbiedniejszym województwem, to w żaden sposób nam się to nie opłaca. Analiza na stół, która pokazuje, że nasze miasto, że moje miasto na tym podziale administracyjnym
nie straci. Skąd weźmiemy pieniądze? Jasna deklaracja ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, która powie o tym, że jeżeli wygrają te wybory, dojdzie do podziału administracyjnego, Stolica w Radomiu to jedno, pieniądze z budżetu to drugie. Bo nie możemy być najbiedniejszym województwem, bo nie będziemy w stanie, nie będziemy w stanie tak szybko i dynamicznie się rozwijać jak do tej pory. Ale chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. W 2015 roku politycy Prawa i Sprawiedliwości podpisali kontrakt dla Radomia, w którym także ten postulat był zawarty. Dzisiaj próbują kreować ten pomysł jako nowy pomysł. To nie jest nowy pomysł. Przez 4 lata ci państwo w tym temacie nie zrobili absolutnie nic. Więc dzisiaj jest czas powiedzieć: sprawdzam. Analizy na stół, ustawa na stół, z której będzie wynikało, że Radom będzie stolicą takiego województwa i skąd pieniądze znajdą się w budżecie tego nowego województwa, chociażby na takim samym poziomie, jak dzisiaj wynosi budżet województwa mazowieckiego. I tu stawiamy kropkę, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne. Czas przejść do Rady Miejskiej. Jest pani przewodniczącą Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Mamy taki ważny temat, który spędza nam sens powiek. Budowa Radomskiego Centrum Sportu. Na ostatniej sesji nadzwyczajnej odbyło się głosowanie. Kto był za, kto był przeciw, kto się wstrzymał. Czy możemy mówić, że to wstrzymanie się radnych Prawa i Sprawiedliwości to było tak naprawdę za? Pani miała poważne wątpliwości. Znaczy, panie redaktorze, ja nie znam formuły wstrzymanie równa się za. Albo się jest za i na sesji Rady Miejskiej wciska się zielony przycisk, albo się jest przeciw, wciska się czerwony przycisk, albo się wstrzymuje od głosu i to jest żółty przycisk. Tutaj nie ma czegoś innego. Politycy radni Prawa i Sprawiedliwości próbują kreować jakąś równoległą rzeczywistość, że się wstrzymali, to byli za. Nie, ci państwo nie poparli dodatkowych pieniędzy na dokończenie Radomskiego Centrum Sportu i to mnie niestety bardzo dziwi, bo wśród radnych z PiS-u... Generalnie wśród radnych PiS-u tylko jeden radny opowiedział się konkretnie przeciwko. To był pan radny Rejczak. Tak jest. Który zagłosował na nie i tyle. Był uczciwy w tej swojej decyzji? Tak, dużo bardziej niż pozostali państwo z Prawa i Sprawiedliwości. Tam jest bardzo dużo kibiców w ogóle Radomiaka, osób bardzo blisko związanych z środowiskiem piłki nożnej w Radomiu i tym bardziej absolutnie dziwi mnie ta decyzja. I tylko i wyłącznie dzięki głosom radnych Koalicji Obywatelskiej udało się tą uchwałę przegłosować, te pieniądze się znalazły. To pytanie, jaka będzie przyszłość, bo 30 września, dobrze mówię, w poniedziałek mamy posiedzenie Krajowej Izby Odwoławczej, bo jedna z firm, ta, która przegrała, jej oferta nie została wybrana, odwołała się do KIO. Miała takie prawo, zrobiła to absolutnie zgodnie z procedurami. Liczę na to, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w sądzie skutecznie będzie bronił i obroni tą swoją... Jakieś fatum jest wokół tej inwestycji? Nie, absolutnie nie chciałabym wchodzić w taką retorykę, że to jest fatum. Jest to bardzo duża inwestycja, milionowa inwestycja i zawsze przy tego typu procedurach pojawiają się różnego rodzaju problemy po drodze. Nie naszą winą jest, nie jest moją winą pana redaktora Rady Miejskiej czy prezydenta to, że firma, która na początku wygrała przetarg na budowę Radomskiego Centrum Sportu, summa summarum okazała się firmą nierzetelną, z którym MOSiR musiał rozwiązać umowę i de facto ogłosić jeszcze raz i przystąpić do ponownej procedury przetargowej wyboru nowego wykonawcy. To się nie dzieje z dnia na dzień, to są różnego rodzaju terminy, więc dzisiaj mamy sytuację taką, że czekamy na rozstrzygnięcie KIO w tej sprawie i liczę na to, że MOSiR naprawdę obroni swoją decyzję wyboru komisji przetargowej firmy. Lada moment zostanie podpisana umowa i Radomskie Centrum Sportu będzie dokończone. To tak już na koniec, jeżeli chodzi o poniedziałek, i w poniedziałek także kolejna sesja Rady Miejskiej. Tak, pytanie, czy ostatnia w tym pomieszczeniu.
Czy już w październiku przeprowadzicie się Państwo do ratusza? Takie są plany. Liczę, że przeprowadzimy się do ratusza. Tam już naprawdę prace są absolutnie na wykończeniu. Ale chciałem zapytać, czy nie będzie, jak będzie wyglądała sytuacja w przypadku głosowania nad zwiększeniem wydatków w wieloletniej prognozie finansowej miasta o 30 milionów złotych? Budowa trasy NS, którą zapowiada wiceprezydent. Ciężko mi prorokować, jak się zachowają radni Prawa i Sprawiedliwości, bo to takie trochę wróżenie z fusów. Pani w klubie będzie dyscyplina, to ja wiem. Nie, u mnie w klubie nie ma dyscypliny, u mnie w klubie jest zdrowy rozsądek, czego czasami mam wrażenie, że brakuje po drugiej stronie u kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, więc u mnie nie ma dyscypliny. Jeszcze się chyba nie zdarzyło, żebym wprowadziła dyscyplinę u siebie w klubie. Sugeruje pani, że może być problem? Ze strony radnych Koalicji Obywatelskiej takiego problemu nie widzę. Liczę na to, że już w październiku zostanie ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie trzeciego odcinka trasy NS, bo on jest nam po prostu absolutnie potrzebny. Ten odcinek połączy ulicę Żeromskiego z ulicą Żółkiewskiego. On będzie miał około 3 km, będzie biegł wzdłuż linii kolejowej. Mamy wszystkie stosowne uzgodnienia z PKP PLK. Teraz, kiedy oddaliśmy ten odcinek od Prażmowskiego do... No, jeszcze nie jest ukończony, tak 100%. Od Prażmowskiego do Żeromskiego, no to, na Szklanej nam tam się... Tak jest, więc ten ruch na ulicy w Szklanej jest bardzo wzmożony i ten trzeci odcinek... Przyjemnie się tamtędy jedzie, to fakt. Natomiast mówię, no... Jest to obietnica wyborcza prezydenta Radomia, kolejna, którą realizujemy i spełniamy. I liczę, że radni Prawa i Sprawiedliwości nie będą widzieli tutaj żadnego problemu i razem z nami ponad podziałami za tym wnioskiem zagłosują, ale to moje tylko takie pobożne życzenie. Punkt widzenia. W programie punkt widzenia. Marty Michalski-Wilk oczywiście. Dziękuję. Przewodniczącej Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej i kandydatki Koalicji Obywatelskiej w okręgu numer 50 w wyborach do Senatu. Dziękuję bardzo za spotkanie, redaktorze, za rozmowę. Ja Państwu dziękuję za uwagę i mówię do zobaczenia, do usłyszenia już w czwartek o stałej porze.